9 września w Safira FM. Dzisiejsza sobota jest 252 dniem roku, a do jego zakończenia zostało nam 113 dni. Zapraszamy na przegląd wydarzeń z Polski i ze świata. Eric Foley z organizacji Voice of the Martyrs Korea zwraca uwagę, że nowe technologie pozwalają Północnej Korei na efektywniejsze prześladowanie chrześcijan, w szczególności utrudniając komunikację telefoniczną. Jest to problematyczne, gdyż 60% uciekinierów z Północnej Korei utrzymuje regularny kontakt telefoniczny z rodziną pozostającą w kraju. W odpowiedzi na te wyzwania, WOM Korea dostosowuje swoje strategie ewangelizacyjne. Pomimo rosnącej liczby męczenników, chrześcijaństwo w Korei Północnej rozwija się. Wczoraj papież Franciszek mianował Zdenko Krizicia, dotychczasowego biskupa Gospić-Seń, na nowego arcybiskupa Splitu Makarskiej w Chorwacji. Split, będący siedzibą biskupią od IV wieku, jest chrześcijańską kolebką w Chorwacji. Krizić zastąpi na tym stanowisku tymczasowego arcybiskupa Zelimira Puljicza po serii rotacji na tej funkcji. W najnowszym wrześniowym numerze luterańskiego zwiastuna ewangelickiego znajdziecie rozważania duchownych, praktyczne rady i historie kościelne. Numer zawiera również felietony księdza Roberta Augustyna i Tymoteusza Bujoka, a także wspomnienia z okazji stulecia żeńskiego diakonatu w Dzięgielowie. Ponadto czasopismo prezentuje wywiad z przedstawicielką kościoła luterańskiego w Argentynie, relacje z wakacyjnych spotkań ewangelizacyjnych oraz galerię zdjęć konfirmantów. Zapraszamy do lektury w wersji papierowej i online pod adresem zwiastun.pl. Po tragicznym trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii rośnie zapotrzebowanie na wsparcie psychologów i psychiatrów w regionie. Lokalni liderzy chrześcijańscy MENA Leadership zostali przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy psychologicznej. Program, początkowo skierowany do chrześcijan ewangelikalnych, przyciągnął uczestników z różnych wyznań i okazał się bardzo potrzebny. Organizacja zachęca do modlitw za Syrię i wsparcia ich inicjatywy. Już za kilka dni rozpoczną się obrady Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie. Pastor Piotr Sztwiertnia koordynuje nabożeństwa, kładąc nacisk na różnorodność liturgiczną i muzyczną. Wydarzenie zgromadzi ponad 300 delegatów oraz wielu ekumenicznych gości i mówców. Program składa się z wykładów, paneli dyskusyjnych i sesji modlitewnych. Gospodarzem jest Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski, a transmisje będą dostępne online. W związku z Międzynarodowym Dniem Alfabetyzacji papież Franciszek podkreśla potrzebę powszechnej edukacji jako odpowiedzi na współczesne wyzwania. Oświadczenie skierowane do uczestników konferencji w Paryżu zwraca uwagę na trzy główne tematy: alfabetyzację pokoju, alfabetyzację cyfrową i alfabetyzację w kontekście ekologii integralnej. Papież zauważa, że edukacja jest kluczowa przy budowaniu dialogu i pokoju, należy włączyć wszystkich w rewolucję informacyjną i poszukiwać zrównoważonych rozwiązań ekologicznych. Papież Franciszek przyjął na audiencji prywatnej Sylwestra Stallone. 77-letni amerykański aktor jest znany z ról w serii filmów o Rockim i Rambo. Stallone przybył na audiencję w towarzystwie rodziny. Aktor przyjechał do Włoch, aby wraz z bratem Frankiem, znanym muzykiem, odebrać honorowe obywatelstwo Gioia del Colle koło Bari, skąd pochodzi jego rodzina. Kardynał Reinhard Marx, jeden z niemieckich biskupów katolickich, wezwał do krytycznego podejścia do sztucznej inteligencji podczas obchodów Dnia Środków Społecznego Komunikowania, który przypada 10 września. Podkreślił, że choć AI oferuje nowe możliwości komunikacji, ma też swoje ograniczenia, zwłaszcza w kontekście etyki i ludzkiego myślenia. Kardynał zwrócił uwagę na konsekwencje w kwestii ochrony klimatu, zatrudnienia i społeczeństwa, w tym zagrożenia związane z manipulacją i dyskryminacją. Jutro dzieje się dzisiaj. Polska firma Nevomo przeprowadziła udane testy lewitującego pociągu Magrail, osiągając prędkość 135 km na godzinę na istniejącej infrastrukturze kolejowej. Po blisko 4 latach badań firma zdobyła znaczące wsparcie finansowe, w tym ponad 17 milionów euro od Komisji Europejskiej oraz inwestycje od Microsoftu. Technologia może zrewolucjonizować transport kolejowy, umożliwiając wykorzystanie istniejących torów dla prędkości ponad 500 km na godzinę. Tym szybkim akcentem kończymy nasz serwis informacyjny. Zostańcie na fali Safira FM. Miłego weekendu. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.